Dawno, dawno temu, by wygrać wojnę z Antimatter Legion, Supreme Guardian Alyssa Rand używa mocy Stalaronu, by wygrać wojnę. Ukrywa źródło swojego zwycięstwa, które staje się tematem tabu. Legion zostaje pokonany, ale planeta jest doszczętnie pokryta lodem i śniegiem. Przez 700 lat wpływ Fragmentum rośnie i coraz więcej potworów zagraża ludziom, ale Kokolia Rand, obecny lider, nie reaguje, będąc zindoktrynowana i zmanipulowana przez głosy Stalaronu. Drużyna Astral Express przybywa na Jarillo, rozpytując o Stalaron, ściągając na siebie straże. Uciekając, trafiają do podziemnego miasta, odciętego przez Kokolię, gdzie aktywnie działa ruch oporu. W pogoni za nimi leci Bronia Rand, adoptowana córka Kokoli. Przebywając na dole, nabiera wątpliwości w decyzję matki i konfrontuje się z nią. W ostatecznym starciu Kokolia ginie, a Bronia mają zastąpić jako liderka. Ekspansję Fragmentum udaje się powstrzymać przez zapieczętowanie Stalaronu.